Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym Państwu przybliżyć kilka informacji na temat implantów zębowych. Implanty są najbardziej pożytecznym wynalazkiem we współczesnej stomatologii i implantologii. Dzięki implantom nasi lekarze, implantolodzy mogą stworzyć trzecie zęby u naszych superpacjentów. Czym jest implant? Implant to nic innego jak tytanowa śrubka, która składa się z dwóch gwintów, zewnętrznego oraz wewnętrznego. Gwint zewnętrzny służy nam do wkręcenia implantu w kość pacjenta i jego stabilizacji, natomiast wewnętrzny gwint służy do przykręcania utraconych zębów. Są to pojedyncze korony, mosty bądź różne elementy protetyczne, takie jak zaczepy kulowe, lokatory czy belki, przymocowujące utracone zęby w postaci protez osadzonych na tychże elementach.